Muszynia 2016. Czwartek. Małopolska. Uważaj, żeby mi nie powinien zlecić. No to trzymaj dobrze. No to na cały wyspad chyba. No ale by się już po nim by było. Po prostu ruchu, tam tak ładnie, w tej dolinie. Austriacy chcieli swój zawód, czyli tradycję, połączyć z Wiedniem i wylądować w trasę kolejową od Tarnowa przez Nowy Sącz, Stary Sącz, dalej poprowadzono tory właśnie od Tarnowa przez Nowy Sącz do Muszyny, bo tak przebiega trasa kolejowa. Tu jest Szatyka, no i stąd tory skierowali na południe do Leluchowa. Otóż w dniu imienin cesarza Franciszka Józefa I w roku 1876 tą trasę żelazną Austriacy oddali do użytku. To jest chyba jedyna rzecz poczteczna, która w Austrii jakaś nam tutaj została. Ta trasa, która łączy Galicję z Wiedniem. Jeszcze raz powtórzę, że te pociągi Leluchowie granice przekraczają od roku 1876. Tyle, że wtedy to była granica galicyjsko-austro-węgierska, bo gdybyśmy byli na wycieczce przed rokiem 1918, to ja bym Państwu opowiadał, że wyjechaliśmy z cesarsko-królewskiego uzdrowiska. Powiedziałbym, że jesteśmy na terenie Galicji, a 5 km linii prostej na południe są Austro-Węgry. Tak było do roku 1918. Proszę Państwa, Tatry widzimy po prawej stronie. To tam w Tatrach znajdują się potoki śródmieścowe Podtatry. Podtatry jest duża w stanie słowackiej. Płynie za tym grzbietem, całkowicie po stronie słowackiej. Bo rzeka Podtatry to jest rzeka, która ze Słowacji wpływa do Polski. 92 km to jest ta część słowacka Doliny Popradu. Od Tatr tutaj do Muszyny 92 km. W Muszynie rzeka wpływa częściowo do Polski, mówię częściowo, bo proszę zobaczyć, po mojej prawej stronie widzą Państwo na pierwszym planie taki grzbiet górski, to na tym grzbiecie w lesie wykonana jest kilkumetrowej szerokości przecinka i ta przecinka stanowi pas drogi granicznej. Granica Państwa biegnie tym grzbietem na prawo. Zobaczcie Państwo, że ten grzbiet jest wysokim, bo prawo biegnie granica polsko-słowacka. Dopiero w Piwnicznej 30 km stąd rzeka wpływa całkowicie na polską stronę i teraz między Starym a Nowym Sączem rzeka Poprad wpada do drugiej tatrzańskiej rzeki, do Dunajca. Jak Poprad wypływa z części południowej słowackiej Tatr, no to Dunajec z części północnej i te dwie tatrzańskie rzeki łączą się między Starym a Nowym Sączem. Także to jest rzeka, która ze Słowacji wpływa do Polski. Muszyna Piwniczna na odcinku 30 km przebiega granica państwa. Piwnicznej rzeka wpływa do Polski, za Starym Sączem wpada do Dunajca. Rzeka ma 155 km długości. Widać z tego miejsca, po mojej prawej stronie Jaworzynę Kliniczną. Widzą Państwo górę z wieżą retransmisyjną, widać? Teraz Gmina Uzdrowiskowa Muszyna planuje, żeby od Muszyny wybudować kolejkę na Jaworzynę. Na Jaworzynę. No, po drugiej stronie Jaworzyny jest oczywiście Krynica i po drugiej stronie jest ta kolejka linowa, kolejka gondolowa. Jeszcze raz przypominam, Jaworzyna ma 1114 metrów nad poziom morza. No, fajnie z tego miejsca też widać zamek, proszę zobaczyć, ruiny zamku. A na lewo od zamku widzicie Państwo uzdrowisko złockie. Tam widać takie... Tam widać też, o, cerkiew bardzo wyraźnie. Widzicie Państwo, że ma trzy kopuły, czyli potwierdza się to, co powiedziałem w autokarze, że cerkiewki łemkowskie są trójdzielne, prezbiterium, nawa i babiniec. No widać drewnianą cerkiewkę w uzdrowisku złockim. Proszę zwrócić uwagę, że na dzisiejszej wycieczce mamy z trzema uzdrowiskami do czynienia, bo wyjechaliśmy z uzdrowiska Krynica, jesteśmy w uzdrowisku Muszyna, no a tam Państwu pokazuję uzdrowisko złockie. Gdybyśmy pojechali w tamtą stronę, Doliną Popradu, to po przejechaniu 10 km dojechalibyśmy do czwartego uzdrowiska, mianowicie do Rzegiestowa, a za Rzegiestowem uzdrowisko piąte Piwniczne. Proszę zwrócić uwagę, że my tutaj w promieniu 35 km mamy aż 5 miejscowości uzdrowiskowych. I one wszystkie leżą na terenie Beskidu Sądeckiego,
promieniu 35 km. Stąd mówi się, że Krynica i okolice to Głębkowszczyzna, ale mówi się też, że to jest zagłębie balneologiczne. Dlaczego w Muszynie mamy zamek, to może o tym Państwu powiem autokarzy, żeby tutaj nie przedłużać. Jeszcze z tego miejsca widać ten kościółek typu obronnego. No to od tej strony na zamku broniono Muszynę, natomiast od strony wschodniej kościół typu obronnego, jeżeli nieprzyjaciel zbliżał się do Muszyny, pomieszczanie muszyńscy wchodzili do kościółka, no nie tylko po to, żeby się w nim modlić, ale również po to, żeby z tej świątyni się bronić. To jest kościół typu obronnego. My tą doliną, właśnie obok tego kościółka, powrócimy przez powroźnik do Krynicy. Jeszcze na jedną rzecz chciałem Państwu zwrócić uwagę. Tam poniżej widać rozlewnie wody mineralnej Muszynianka. Tak nazywa się... Popatrz, tam o góry widać. Wyobrazić, że na tą górę można wyjechać kolejką linową. Tylko uważaj, nie opuść tego. Największa atrakcja turystyczna w Tatrach. Przejazd Parady. Kolejką na szczyt Łomnicy. Otóż kolejka wywozi turystów na wysokość 2632 metrów. Ale to na trasie. Jest tak, że wagonik znosi się 130 metrów nad ziemią. W 97 roku. Z tej góry moglibyśmy oznaczyć ponad 300 tatrzańskich szczytów. Od tej góry w Tatrach... No, w telewizji mówili wtedy, że ta pani, co prowadziła to uzdrowisko w Muszynie, to na zawóz. Nie wiem, czy umarła, czy nie. Zalało wszystko. Wszystko zalało. Życie przepłacić. Tak. Było okropnie. Proszę bardzo.